The Ambassador Award honors an individual who has helped the game industry advance to a better place. Anita Sarkeesian's work has done just that. To był Neil Druckmann. Neil wierzy, że Anita Sarkeesian pomaga branży gamingowej obrać właściwy kierunek. Anita w gamingu znana jest ze swojej organizacji Feminist Frequency, a także wielu gorących akcji i tweetów. Początkowo znalazłem tylko screeny tych starszych postów, tutaj widać nawet jej zdjęcie na profilu. Na szczęście te ciekawsze kobieta zapisała na swoim Tumblrze, co znacznie ułatwiło moje poszukiwania. W swoich starszych wypowiedziach Sarkeesian skarży się, że próbując wejść do świata gier trafia na armię wściekłych kolesi, którzy zrobią wszystko, by obronić status quo. Ciągle słyszała, że Game Boy i PC to zabawki tylko dla chłopaków. Sama zaczęła grać w wieku 5 lat i od tego czasu powtarzano jej, że gaming to świat, do którego nie należy. Biedna Anita przez całe życie próbowała dostać się do gamingu. Tymczasem na jednym ze szkoleń. So it's not exactly a fandom. I'm not a fan of video games. I actually had to learn a lot about video games in the process of making this. Tutaj miał wpaść jej klip, który w dosłownym tłumaczeniu nosi tytuł Zbyt wiele fiutów, ale tak daleko w jej twórczości nie będziemy się zapuszczać. WHO i tak ma sporo na głowie i nie wiem, czy stać nas na kolejną pandemię. A że to roznosi się przez sieć, to teraz rząd musiałby zamknąć nas na dworze. Patrząc na Anitę i jej zwolenników, cokolwiek to jest, też powoduje trwałe uszkodzenia. Zastanawiam się, czy jako dziecko nie próbowała naśladować bohaterów z gier i od gamingu odciągana była z troski. Ale jak Anita sama przyznała, gaming był dla niej czymś nowym i dopiero w trakcie swojej kampanii musiała się go nauczyć. Wybrała sobie branżę rozrywkową zdominowaną przez mężczyzn i dorobiła do niej historię, że dlatego nie ma w niej kobiet, bo są dyskryminowane, spotykają się z hejtem, a nawet siłą usuwane. Dodatkowo Sarkeesian podejrzewa, że gry mają specjalny cel, aby uprzedmiotowić albo w jakiś sposób poniżyć żeńskie bohaterki. Dlatego przygląda się grom i szuka, w której z nich dopuszczono się jakiegoś seksistowskiego przestępstwa. Jak sięgam pamięcią, dziewczyny przez to, że były rzadkością w gamingu, zawsze były zasypywane darmowym lutem, a ewentualny zgon, jaki im groził, to chyba tylko z przeciążenia. W najlepszych rajdach MMO zawsze znalazło się dla nich miejsce, mimo że ich postaci często nie spełniały technicznych wymagań. Mimo że dziś gracze kobiety są już na porządku dziennym, to dawne preferencyjne traktowanie wcale się nie skończyło. Materiału jest tyle, że spokojnie wystarczyłoby go na osobny film i w końcu pewnie taki zrobię. Czasy pod względem akceptacji zmieniają się na lepsze, a mimo tego poziom decybeli wydawany przez aktywistów wciąż rośnie. Anita walczy o dominację swoich poglądów w gamingu i pewnie bym o niej nie wspomniał, gdyby nie informacja sprzed kilku dni, z której dowiedzieliśmy się, że The Last of Us 2 w niektórych krajach zostało zbanowane. I nawet bez zaglądania w artykuł, po takiej informacji łatwo domyślić się, w których krajach i dlaczego. I to jest problem z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że gry jako forma sztuki są cenzurowane przez organizacje i rządy, które swoim obywatelom narzucają konkretny format myśli i stylu życia. Gra może być dobra, a może być kompletnym dnem, ale gracz-klient powinien mieć do niej dostęp, żeby móc wyrobić sobie o niej opinię. Wiesz, jak zareagowały progresywne środowiska i media na wiadomość bana dla gry z powodu orientacji seksualnej głównej bohaterki? Tutaj przechodzimy do drugiego problemu, który pokazuje poziom wyzwania, jaki mainstream stworzył dla aktywistów. Firmy takie jak Disney, Apple czy Gillette, a także aktywiści podobni do Anity prowadzą walkę z ludźmi, którzy nie mogą się bronić. Panie Tyler, zdam się związać, bo inaczej nie spotkamy się tutaj nigdy. Brać go! Stać! Hrabio, Tyler uderzył się o własne żelazo. Jego pech. Ze samą krytykę lub brak aktywnego wsparcia ich wartości staniesz się wielofobem, nazistą, rasistą i wszystkim, co aktualnie znajdzie się pod ręką. W tym samym czasie te osoby i firmy nie tylko nie zamierzają prowadzić swoich kampanii w krajach, w których prawa człowieka są daleko w tyle za światem Zachodu, to jeszcze wiele z nich współpracuje z tamtejszymi rządami, wprowadzając samocenzurę, by tylko załapać się na kolejny gruby czek. Oczywiście znamy lidera obnażania tych pustych wartości, bo gdy tylko zabrzęczy sakiewką z pieniędzmi, natychmiast są porzucane. To trochę taki Epic Game Store dla zachodnich firm. Jest długa lista, za co można krytykować Chiny, łącznie z tym, że kupują sobie lojalność progresywnych biznesów. O dziwo, mainstream na zachodzie nigdy nie krytykuje, ani nie wytyka podwójnych standardów tym firmom. Weźmy takie Activision Blizzard, które już niejednokrotnie wykazało się prawdziwą odwagą, ujawniając, że któryś z ich bohaterów jest homoseksualnej orientacji. Ale prawa człowieka, wolność słowa, Hongkong? Nie, nikt o tym nie słyszał. Poza tym, to sprawy wewnętrzne danego kraju, z którego zupełnym przypadkiem płynie dużo pieniążków.
więc nie powinno się w to ingerować. Ostatecznie niech każdy pogania własnych niewolników. Jeśli kiedyś dostałeś od rodziców szlaban na kompa albo restrykcyjne godziny gry i nie mogłeś nic z tym zrobić, bo byłeś tylko dzieckiem, to wiedz, że w Chinach dla Puchatka zawsze będziesz jego małym Krzysiem, bez względu na to, ile masz lat. Pod koniec zeszłego roku dowiedzieliśmy się o planach chińskiego rządu na wprowadzenie ograniczeń dla nieletnich w dostępie do gier online. Miało to być ograniczenie czasu gry do 90 minut dziennie, a także do 3 godzin w dni wolne. Natomiast od 10 wieczorem do 8 rano obowiązywał całkowity zakaz grania. No i proszę, rząd chiński wie, co to znaczy beauty sleep. Nieletni nie mógł też miesięcznie na mikrotransakcje przekroczyć zależnie od wieku kwoty z przedziału od 28 do 57 dolarów. Natomiast bez względu na wiek, od graczy oczekuje się specjalnej rejestracji, która pozwala na monitorowanie czasu spędzonego na różnych platformach i grach. Obowiązuje również całkowity zakaz korzystania z tytułów erotycznych, związanych z wyjątkową przemocą, a także hazardowych. Choć komunikat wskazywał, że celem takich działań jest troska o zdrowie i edukację obywateli, trudno pozbyć się wrażenia, że te decyzje mają również charakter gospodarczy. W zeszłym roku rynek gier w Chinach wart był 33 miliardy, więc rząd, posiadając dodatkową możliwość zakręcania i odkręcania kurka z pieniędzmi, może swobodnie dyktować warunki tym, którzy chcieliby u nich zbić swoje fortuny. Jeszcze w miarę świeżym newsem jest ban w Chinach dla Animal Crossing, tylko jak zbanować coś, co nigdy nie zostało oficjalnie wydane? Dlatego gra nie jest nielegalna, ale urządzenia dostały region locka, a sam tytuł zniknął z online'owych platform. Choć najgłośniejszym powodem takiego bana były protesty o wolność dla Hongkongu organizowane w grze, to tytuł był również wykorzystywany jako wolny od kontroli, środek komunikacji, gdzie pojawiała się m.in. satyra, a także krytyka rządu. Choć gracze i ogólnie ludność mieszkająca w Chinach z cenzurą sobie radzi, to rząd, przynajmniej jeśli chodzi o branżę gier, nie zamierza kapitulować. I tutaj do niesławnego grona dołącza Valve. Już w zeszłym roku pojawiły się informacje, że powstaje dla Chin oddzielny, spełniający rządowe wymogi Steam. Dobra, wystarczy tego. Portal WinGG poinformował, że pojawiła się działająca wersja alfa platformy. Z tego, co widać na screenach, obowiązywać będą ograniczenia wiekowe, o których wcześniej wspominałem. Wygląda to tak, że jeśli spróbujesz odpalić coś o nieodpowiedniej porze, Steam wyświetli komunikat, a gra zwyczajnie się nie włączy. Przed rozpoczęciem rozgrywki, gracz przez 5 sekund będzie naświetlany komunikatem nawiązującym do bojkotowania szkodliwych gier, sprzeciwiania się piractwu i dbania o zdrowe ciało, jak i psychikę. W wersji alfa widać, że zamiast zdjęć, użytkownicy mają znaki zapytania zamiast awatarów, a imiona wyświetlane są prawdopodobnie jako Steam ID. Można się spodziewać, że każdy profil i jego zdjęcie będzie ręcznie zatwierdzane i dlatego aktualnie tak wygląda część społecznościowa partyjnego Steama. To pierwszy etap, który najwidoczniej prowadzi do odcięcia chińskiego gracza od reszty świata, choć nie wyobrażam sobie, że i na to nie znajdą jakiegoś obejścia. Dużo więcej powodów do zmartwień mają chińscy indie deweloperzy, dla których takie ograniczenia mogą pogrzebać marzenia o własnej grze. Steam, pozostawiając chińskich graczy za murem, wyraża zgodę na cenzurę i chęć realizacji tamtejszej polityki rządowej wobec gier. Portal WinGG trochę dodał dramatyzmu do swojej historii, bo choć wcześniej nie było ostrzeżeń o wprowadzeniu chińskiej alfy w życie, to na pewno nie było to po cichu, jak to sugeruje nagłówek. Pojawia się pytanie, czy Valve się sprzedało. W pewnym sensie tak, choć poziomem nie dorównuje jeszcze Blizzardowi, które już dawno przestało ściągać ochraniacze z kolan. Tutaj jednak potępienie czy bojkotowanie Valve nie jest takie proste. Ostatecznie nie przyłapałem firmy Gabena na pouczaniu graczy czy społeczeństwa i wykorzystywaniu pustych wartości. Działają dla zysku i jakoś do tej pory nie potrzebowali dodatkowo boostować swojego wizerunku w mediach. Dodatkowo zachodni czy chiński pieniądz w pewnym sensie do nas wraca. Rozwija się Steam Labs, który pozwala odkrywać mniej znane tytuły i wspierać małych deweloperów. Mamy kolejny tytuł ze świata Half-Life'a i piaskownicę VR-u, a do tego niedawno Valve i Nvidia zapowiedziały połączenie sił, dzięki czemu uczciwy dla gracza cloud gaming może stać się rzeczywistością. Z drugiej strony, dla tych perków trzeba będzie kogoś poświęcić i niepokoi już sam fakt, jak łatwo sterować firmami, gdy ma się odpowiednio dużo pieniędzy. Dziś są to chińscy gracze, ale nie wiemy, czy za jakiś czas sami nie będziemy w podobnej sytuacji, gdzie kolejnymi barierami będziemy izolowani od reszty świata. I wcale, szczególnie dla nas, nie brzmi to tak obco. Przypomina to trochę scenę z apokaliptycznego filmu, gdzie wygoda jednej grupy ludzi opłacona jest trudem innych, którzy nie mieli tyle szczęścia. Szczególnie, że łatwo jest w takiej sytuacji zignorować problem i udać, że on nas nie dotyczy. Temat nie jest łatwy i trudno jest go zamknąć w jednym podsumowującym twierdzeniu. Dlatego ciekawi mnie, co ty o tym myślisz. Czy powinniśmy potraktować odizolowanie chińskich graczy jako kolejną usługę Steama, czy może jest to problem, który i w nas może kiedyś uderzyć? I na razie tak to zostawiam. Dzięki za oglądanie, mówił Shifter Play z Ogryzków. Standardowo, jeśli nie chcesz przeoczyć kolejnych filmów, kliknij w czerwony przycisk z napisem subskrybuj. I pamiętaj, mówmy głośno, jak chcemy, żeby wyglądał świat. Wtedy inni pomogą nam go zmieniać. Jest długa lista, za co można krytykować Standardowo, jeśli nie chcesz zobaczyć kolejnych filmów, kliknij w czerwony...